To jest specjalny odcinek Kafe Gorsenia, w którym pokażemy Wam, jak wygląda źle dobrany biustonosz oraz jakie błędy najczęściej popełniane są przy jego doborze. Ale zostańcie z nami do końca, bo pokażemy też oczywiście, jak układa się biustonosz, który jest dobrany idealnie. Tutaj mamy przykład źle dobranego rozmiaru biustonosza. Pierwszym błędem, jaki możemy zauważyć, jest to, że obwód na naszą modelkę jest za duży. Przez co z tyłu, Tworzy on taką smutną buźkę. W związku z czym, jeżeli obwód biustonosza jest za duży, naszym naturalnym pierwszym odruchem jest zaciągnięcie ramionczek maksymalnie, tak aby coś ten biust podtrzymywało. Ramionczka przez to zaczynają się wbijać i są bardzo niekomfortowe. Z boku możemy zauważyć, że biustonosz ten ma za małą miseczkę, przez co górna krawędź miski dzieli pierś na dwie części i nad biustonoszem tworzy się tak zwana bułeczka. Dodatkowo widzimy też, że fiszbina, która powinna pierś okalać idealnie, nie jest w stanie jej całej objąć i wbija się w tkankę piersiową. Musimy mieć świadomość, że źle dobrany rozmiar biustonosza to nie tylko kwestia estetyczna, ale też jest to przyczyna wielu problemów zdrowotnych. Tutaj mamy naszą modelkę w dokładnie tym samym modelu biustonosza, jednak tym razem obwód oraz głębokość miseczki zostały dobrane prawidłowo. Tak jak widzimy, linia pasa obwodu przebiega idealnie równolegle do podłoża, nie unosi się, nie wygina się w tak zwaną smutną buzię. Musimy pamiętać, że przy zakupie nowego biustonosza zawsze zapinamy go najluźniej, ponieważ z czasem, kiedy biustonosz będzie się rozciągał, mamy opcję zwężania samemu obwodu. Z boku widzimy, że miseczki nie wbijają się w pierś i nie dzielą jej na dwie części, tylko idealnie ją okalają. Dodatkowo w tutaj idealnie okalają całą pierś, drut. Nie przecina piersi, nie wbija się w nią, a także nie sięga daleko i nie wbija się pod pachę. Z przodu mostek idealnie przylega do klatki piersiowej i rozdziela piersi. Tak jak w przypadku większości kobiet, nasza modelka ma lekką asymetrię piersi. Bardzo ważne jest to, aby biustonosz zawsze dobierać do większej piersi. Musimy pamiętać o tym, że drobne zmarszczki na mniejszej piersi nie świadczą o tym, że biustonosz jest źle dobrany.